Cześć, witajcie. Dzisiaj Toyota Yaris Cross. Zapraszam. I spójrzmy pod maskę. Układ hybrydowy, 1.5 benzyna połączony z silnikiem elektrycznym. Mało osłon, jak widać, wszystko podane jak na tacy. Dla fanów motoryzacji można tutaj przyglądać się przez wiele minut i popatrzeć, jak to wszystko jest tutaj rozmieszczone, rozplanowane i wykonane. Notabene to, czego osobiście nie lubię, czyli pręt w mechanizmie podnoszenia maski. No ale dobra, Toyota mówi, że się nie psuje, więc pod maskę nie trzeba zaglądać. Jak patrzę na to wygłuszenie, to samochód 2500 przebiegu. A to tu wszystko jest takie, brzydko mówiąc, latające i pewnie generuje dodatkowy hałas w czasie jazdy. Bagażnik o pojemności 449 litrów, więc jak na segment B bym powiedział ogromny, jak na crossovera segmentu B zadowalający. Podwójna podłoga realizowana za pomocą takiej dzielonej płyty dwuczęściowej. Takie dla mnie nowum, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne w bagażniku, ale jest on odpowiednio ustawny. To jak widać, właścicielka sobie przewozi taki kosz na drobiazgi. Jakieś dodatkowe zaczepy do mocowania pewnie dużych bagaży, natomiast żadnych haczyków tutaj nie widzę. Tu kolejny zaczep, czyli cztery zaczepy. Tutaj gniazdo 12-woltowe na szczęście, bo Toyota poskąpiła tych gniazd, ale dodatkowych zaczepów nie widzę. Klapa unoszona i zamykana elektrycznie. Co ciekawe, w przypadku Toyoty przeważnie to pracowało bardzo wolno, jeśli chodzi o te mechanizmy. Na szczęście w przypadku nowego Yaris Crossa, jak widać, klapa otwiera się i domyka bardzo szybko. Ilość miejsca we wnętrzu. Wybaczcie, że jestem w kurtce i czapce, ale jest mróz i potwornie zimno. To jeszcze dodatkowy atut przy sprawdzaniu miejsca, bo wiadomo, że jestem ciepło obachutany, więc potrzebuję dużo miejsca. Ale tu na brak miejsca my jeszcze nawet otyli nie będą narzekać, a właścicielka jest bardzo filigranowa. Ja do całkiem filigranowych nie należę, ale czuję się tu dobrze. Dach panoramiczny, nawet w czapce, nie wadzę głową, przypominam 1,88 m. Ilość miejsca na wysokości kolan, ok. Kierownica wielofunkcyjna, dobrze leży w dłoniach. Jeśli chodzi o materiały wnętrza, to tylko i wyłącznie przeciętnie, nic poza tym. Aczkolwiek tu w tym miejscu nawet nie jest przesadnie twardo. Tu natomiast obudowa zegarów i ten plastik tutaj z przodu jest już bardzo twardy. Tu poniżej panel klimatyzacji obudowany takim pianoblekiem. Tu na szczęście dodatkowa półeczka. Dobrze, że panel klimatyzacji fizyczne pokrętła. Poniżej ładowarka indukcyjna na tej półce. Przyciski do podgrzewania siedzenia kierowcy pasażera, dźwignia zmiany biegów. Schowek średnich rozmiarów przed pasażerem się znajduje. Nie jest miękko wyściełany. Boczek drzwi bardzo twardo. Tkanina fajna w dotyku, ale twarda. Tutaj dekor z pianobleku. Tutaj taki plastik, mógłbym rzec plastik fantastik. Poniżej, o dziwo, to tworzywo lepsze aniżeli to i niewielkich rozmiarów kieszeń w drzwiach. Gdy wsiądę za siebie przy fotelu, tak jak widzieliście, ustawionym do mojej postury, to tak miejsca na stopy bez zarzutu. Na wysokości głowy również jestem w czapce, więc spokojnie 1,90 m w czapce. Tutaj są gazetowniki, ale na wysokości kolan to jest tak akurat dla mnie. Osoby o większym wzroście miałyby tu problem. Co ciekawe, nie ma nawiewów dla pasażerów siedzących z tyłu. Właścicielka jeździ tym samochodem sama, więc jej to generalnie nie przeszkadza. Ale powiedzmy, że jak przewozi wnuki, bo dzieci ma już dorosłe, to przydałoby się tu zimą odrobinę ciepła. Przydałoby się również jakieś gniazda USB, czy gniazdo chociażby 12-woltowe o wtyku zapalniczkowym. Tutaj Toyota strasznie szczędzi i nic z tyłu nie zainstalowano, więc dla mnie to jest przesadna oszczędność. Taki mamy duży podłokietnik zainstalowany z tyłu, w nim dwa uchwyty na kubki. Takie fajne rozwiązanie, albo inne rozwiązanie, aniżeli w innych samochodach. Spójrzcie, z tym trzecim zagłówkiem otwiera się jakby cała część oparcia tylnej kanapy. Notabene jak chodzi o materiały tapicerskie i fakturę, to wzornictwo jak najbardziej współczesne. I dla mnie zmysł dotyku reaguje bardzo pozytywnie na ten materiał. Fotele przednie dobrze wyprofilowane, oparcie tylnej kanapy również dla mnie wyprofilowane prawidłowo. Boczek drzwi z tyłu twardo, tkanina taka jak z przodu twardo. Twardo, tutaj bardzo twardo, taki plastik fantastik, tak samo jak z przodu i wyprofilowanie na butelkę, myślę, co najwyżej pół litrową. Pomiędzy kierowcą a pasażerem przycisk hamulca elektrycznego, funkcji auto hold, przyciski wyboru trybu jazdy, dwa uchwyty na kubki poniżej podłokietnika, podłokietnik dosyć twardy, w środku taki
mały schowek, jak widać. W łatwy sposób można sobie z nim poradzić. I co ciekawe, z przodu tylko jedno gniazdo USB. Proszę bardzo, wpięty aktualnie przewód. CarPlay Android Auto realizowane, kolokwialnie mówiąc, po kablu, więc jeśli chodzi o złącza, gniazda, tego typu rzeczy, to Toyota strasznie szczędzi. Co prawda tu jest ładowarka indukcyjna, ale nie każdy musi mieć smartfona ładowanego bezprzewodowo. Przydałyby się co najmniej dwa gniazda, a nawet trzy, i tak samo, chociaż jedno, jak nie dwa, z tyłu. Troszkę w tym temacie poskąpili. Multimedia lepsze aniżeli w starszych generacjach Toyoty, ale i tak powiem, że lekko się tną i w porównaniu z najlepszymi, o właśnie w tym momencie znów buforuje, to pozostawiają jeszcze dużo do życzenia, aczkolwiek mówię, jest lepiej aniżeli we wcześniejszych generacjach Toyoty. Jeśli chodzi o wielkość wyświetlacza, to jest on w porządku, ale jak widzicie, znów ta reakcja jest dziwna, haczy się. No i tak to po prostu dzieje się w Toyotach. Obraz z kamery nie najlepszej jakości, bym powiedział, i co dla mnie jest minusem, brak dynamicznie nałożonych linii na ekran. Jak widać, linie są statyczne, kręcę kierownicą, linii dynamicznych brak. Grafika, z której słynie Toyota czy Lexus, czyli aktualny kierunek przepływu energii. Właśnie przepuszczałem pieszych na pasach, więc energia nie przepływała. W tym momencie, gdy gwałtownie ruszam, widać kierunek przepływu energii. I z tego Toyota słynie, że bardzo dobrze ilustruje kierunek przepływu energii. Właścicielka jeździ Yaris Crossem od czerwca, mamy grudzień, czyli pół roku. W tym czasie pokonała 2420 km. To niewiele, jak na 6 miesięcy. Ja pokonuję tyle średnio w 3 tygodnie. I średnie spalanie z całego okresu, komputer nie był ani razu resetowany, 4,7 litra. I z tego jest najbardziej zadowolona. Mówi, że spalanie poniżej 5 litrów to dla niej jest wynik wyśmienity. Poprzedni samochód Ewy, czyli właścicielki dzisiaj prezentowanego Yaris Crossa, to Kia Sportage z silnikiem wysokoprężnym, z którego była zadowolona do pewnego momentu, a jeździ głównie po mieście. Do momentu, aż pierwszy raz nie zatkał się DPF, serwis oczywiście usunął usterkę na gwarancji, ale usterka była bardzo dokuczliwa, notorycznie się powtarzała. Stąd zapadła decyzja o sprzedaży Sportage'a i zakup pierwszej hybrydy. W domu mają kilka samochodów, mniejszych, większych, natomiast Yaris Cross jest w ich przypadku pierwszą hybrydą. Nigdy nie mieli hybrydy, więc stwierdzili, że to idealne rozwiązanie do miasta. I jak dotychczas, większych wad w tym samochodzie nie zauważyli, poza jedną, może taką, że samochód w momencie przyspieszania jest relatywnie głośny, no i nie należy do najciszszych, jeżeli w ogóle podróżujesz nią w trasie z prędkościami powyżej 100 na godzinę. Samochód informuje nas, kiedy poruszamy się w trybie czysto elektrycznym, poprzez napis EV na tej ikonce samochodu. Przełączanie pomiędzy trybem spalinowym a elektrycznym bardzo płynne, czy elektrycznym a czysto hybrydowym. Żadnej zwłoki po gwałtownym naciśnięciu pedału gazu. Samochód reaguje bardzo płynnie. I tak samo podczas gwałtownego kickdownu żwawo reaguje na pedał gazu i absolutnie nie ma takiego charakterystycznego do poprzedniej generacji napędów hybrydowych przeciągania czy wycia. Tu wiedzą, o czym mówię, właściciele hybrydowych Toyot, czy wszyscy ci, którzy mieli okazję Toyotą hybrydową pojeździć. W starszych generacjach było takie chwila zawahania, jak już skończyłeś przyspieszać i samochód zaczął wyć. Tego absolutnie w Yaris Crossie nie zaobserwowałem. Natomiast mogę się zgodzić z właścicielką, takie moje subiektywne również odczucie, że przy gwałtownym kickdownie sama praca jednostki napędowej jest wyraźnie słyszalna i w kabinie jest dość głośna, ale to takie subiektywne moje odczucia. Jaka była cena tego samochodu, którym dzisiaj jeżdżę? To jest dosyć wysoki egzemplarz, żeby nie powiedzieć ze samego szczytu tabeli, bo jak mówię, że ktoś jeździ maksymalnie dopasionym egzemplarzem, to często mi w komentarzach piszecie, że można było dobrać to czy tamto. Nie wiem, czy tu wszystkie dodatki były dobrane w owym momencie, natomiast poprosiła o znakomicie wyposażony egzemplarz i ten właśnie taki jest. Dach panoramiczny również, dwa komplety kół, fabrycznie nałożona ceramika u dealera Toyoty, podobno bardzo drogi zabieg i łącznie ten samochód brutto kosztował 145 tysięcy złotych. Możecie sobie prześledzić aktualny konfigurator i spojrzeć, po ile dzisiaj wypasione wersje chodzą w cennikach. Czy to dużo, czy mało, nie mnie oceniać. Dla mnie każda cena samochodu jest wysoka, a przy dzisiejszej inflacji to nawet nie myślę o cenach, bo po prostu przestałem się w tym wszystkim orientować. Samochód jest znakomicie skonfigurowany, ładowarki indukcyjne, Android Auto, CarPlay, po kablu oczywiście. Największy wyświetlacz, ten 9-calowy. Dwa komplety kół były od razu odebrane z tym samochodem w serwisie. Wersja hybrydowa, przypomnę, 116 koni, skrzynia ECVT. Aktualnie w dalszym ciągu jeździmy po mieście. Sprawdźmy zatem dynamikę tego crossovera segmentu B z napędem hybrydowym.
Przed nami tradycyjny wjazd na S11. Już mi się kończy odcinek dojazdowy i pedał w podłogę. ...116 koni, przyspieszenie zadowalające. Na pewno wyśmienite, jak chodzi o początkową jego fazę jazdy miejską. W trasie przyspieszył w zadowalający sposób i nie czepiałbym się przyspieszenia w tym samochodzie. Jeśli chodzi o prowadzenie, to no jedziemy 124 na godzinę w tej chwili. Przechyły karoserii dość znaczne przy gwałtownych ruchach. Być może przez to, że wysoki prześwit, czyli ogólnie samochód musi być bardzo wysoko zawieszony, bo jak ma 17 cm prześwitu, jest samochodem SUV jasnym, co prawda rozdmuchanym autem segmentu B, ale jednak crossoverem czy SUV-em, jak Toyota raz go określa mianem crossovera oraz SUV-a, to pewnie stąd te przechyły nadwozia, ale prowadzenie pewne, do prowadzenia żadnych zastrzeżeń nie mam, tyle że dosyć mocno przechyla się karoseria zarówno w lewo, jak i w prawo. Sprawdźmy zatem hałas. 120 na liczniku, ja już milknę. Teoretycznie około 65 dB, a subiektywnie to jednak jest głośno. Wyraźnie słychać powietrze i wyraźnie słychać pracę jednostki napędowej. Szumu toczących się opon nie słyszy. Pogoda nam dzisiaj nie sprzyja, jak widać na zewnątrz. Właśnie otrzymaliśmy informację z komputera pokładowego. Wyczyść czujnik układu wspomagania parkowania. Po prostu leci taka marznąca mżawa, gdzieś pewnie się to okleiło na czujniku, stąd od razu informacja przekazana przez samochód. Wracając do hałasu, dla mnie jest on nieprzyjemny powyżej 100 na godzinę. Takie moje subiektywne odczucia. Poniżej 100 jest poziom jak najbardziej akceptowalny. To, co widzieliście na sonometrze, często w innych samochodach wyskakują podobne wartości na poziomie 65 dB, natomiast tutaj ten dźwięk po prostu jest nieprzyjemny dla moich uszu. Natomiast to, co mi się podoba, co zaobserwowałem w czasie jazdy, to head-up display. Bardzo czytelne informacje przekazuje, duża czcionka i kolorowe informacje, łącznie z asystami, które aktualnie są włączone, z ograniczeniami prędkości, wszystko przekazane kolorowo, bardzo czytelnie. Grudzień, pogoda nam nie sprzyja, minus jeden, jakieś marznąca mrzawka polatuje. To są pewnie te czujniki, o których informuje nasz samochód, że są zakryte czymś i po prostu mogą nie działać prawidłowo. Są tak zamarznięte, że nie wiem, czy ciepło z moich dłoni je rozmrozi. Miejmy nadzieję, że tak i chodźmy sprawdzić, czy jest efekt mojego działania. No i na szczęście zgasły. Od razu informacja, że do serwisu pozostało 12 600 km, czyli interwał międzyobsługowy co 15 000. Przepraszam, na szczęście komunikat zgasł. I tradycyjnie nasz kotliński odcinek dziurawo-wyboisty, 40 na godzinę na liczniku. I za chwilę Wam powiem, jakie moje wrażenia z jazdy 40 na godzinę po sporych dziurach, po studzienkach kanalizacyjnych, wyrwach w tej trylince, tak zresztą jak większością samochodów, którymi się tutaj poruszamy. Powiem tak, praca zawieszenia dla mnie cicha. No bardzo nie słychać pracy zawieszenia absolutnie w stosunku do reszty odgłosów, które można usłyszeć w kabinie. Słychać gdzieś tam pracę plastiku we wnętrzu, szczególnie w tylnej części i pewnie tej zasuwanej rolety tutaj od dachu panoramicznego, bo tu z przodu deski rozdzielczej jakby niepokojących odgłosów nie słyszę, natomiast słyszę wyraźnie pracę, nie popiskiwanie czy poskrzypiwanie, ale wyraźnie pracy plastików z tyłu i to jest chyba jedyny mankament. Jeśli chodzi o samo odfiltrowanie nierówności, to również ono jest, myślę, że jak na segment B, na wysokim poziomie. Jak widać w tym momencie na wyświetlaczu, łączny czas od ostatniego uruchomienia to blisko godzina i współczynnik użycia trybu EV podczas jazdy 47%, 46%, czyli w czasie ostatniej godziny niecałe 30 minut jechałem w trybie elektrycznym. Czyli jakby w ten sposób rozumować, to ten samochód wcale tak mało nie pali. Jeżeli na ostatnią godzinę 27-8 minut jechałem w trybie elektrycznym, a mimo to pali średnio 4,7 litra, to gdyby to był normalny samochód spalinowy, a nie hybrydowy, to można by powiedzieć, że on jest wręcz paliwożerny. Ale to takie moje dywagacje na temat hybryd Toyoty. Nie wiem, co o tym myślicie. Napiszcie proszę w komentarzu. W każdym razie w trybie hybrydowym jest bardzo oszczędny. Pali 4,7 litra. A jakbym miał jeździć tylko w trybie spalinowym, pewnie byłoby znacznie gorzej, ale to jest hybryda, więc powiedzmy, że jeździ w trybie hybrydowym. Jeszcze jedna rzecz tutaj, którą chcę pokazać. Bartek, pokaż wyświetlacz. A mianowicie wynik eko na poziomie 80.
co może oznaczać, że chyba wcale nie jestem takim złym kierowcą, pomimo tak zwanej jazdy recenzyjnej, ale wierzcie mi, jak byliśmy na SCM, to te wskazania były znacznie gorsze. Natomiast w tej chwili ruch miejski, pozamiejski, jazda z prędkościami około 70-75 na godzinę, jest weekend, w zasadzie weekendu początek, bo dzisiaj piątek, straszne korki na drodze, jak widzicie jest 15.30, więc nie pospieszymy, stąd wynik jako na poziomie 80. Tak prezentuje się Yaris Cross wieczorową porą, aktualnie światła mijania. W tej chwili światła drogowe, kierunkowskazy z przodu i już przechodzimy do tyłu. I oświetlenie z tyłu, jeszcze tylko wrzucę wsteczny i nacisnę stop. Tak wygląda oświetlenie wnętrza. Podświetlane stopy, jak widać, podświetlenie do stóp jest zarówno dla kierowcy, jak i do pasażera. Z tyłu się natomiast nic nie świeci i co ciekawe, wariant oszczędnościowy, nawet nie ma lampki oświetlającej tylną część kabiny. Jeszcze jedna mała rzecz, spójrzcie, po ciemku może to będzie słabo widać. Jak pod małym kątem otwierają się drzwi z tyłu, weź tu upakuj dziecko na foteliku, niezmiernie trudne zadanie. Ten cyfrowo-analogowy zestaw wskaźników podświetlony czytelnie wieczorową porą. Ekran multimediów tak samo świeci się czytelnie, nie razi w oczy na szczęście. Panel klimatyzacji tak samo, tutaj półeczka z indukcyjną ładowarką, również prawidłowo podświetlona, przyciski na drzwiach bez zastrzeżeń. Obraz z kamery cofania przy sztucznym oświetleniu prezentuje się w taki sposób. I dwa słowa tytułem podsumowania. Dla mnie ogólnie dobry, przestronny samochód. Jeżeli pominiesz cenę, którą trzeba było za niego zapłacić i pogodzisz się z tym, że wykonany z tylko przeciętnych materiałów, o przeciętnych multimediach, nieco głośniejszy i z brakiem nawiewu z tyłu, no i z brakiem złączy USB, to poza tym żadnych innych minusów nie widzę. Prowadzi się pewnie, jest ekonomiczny, dobrze oświetla jezdnię, dobrze informuje kierowcę o wszystkich informacjach, które się tutaj dzieją. Widzieliście ten przykład z osłoniętymi lodem przednimi czujnikami. Udało się ten lód, przykładając dłoń, roztopić. System zadziałał prawidłowo, szybko poinformował, a później już był w dalszym ciągu sprawny. Także dla mnie przestronny, wygodny samochód, dobrze się prowadzący, aczkolwiek trochę przyszczędzili, jeśli chodzi o jego wyposażenie takie szczegółowe. Złącza USB, nawiewy z tyłu, troszkę słabe materiały. Poza tym nie ma się do czego przyczepić. Bardzo serdecznie dziękuję Ewie za udostępnienie mi tego samochodu do recenzji. Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.